wymazanie ich z pamięci, na szczęście nieskuteczne, bo prawda nie umiera. Wiemy, że i kości, i wierne serce zostały rozrzucone w wyniku wybuchu dziś na Opolszczyźnie, w miejscowościach Barut i Stary Grodków. A teraz o dowódcy, wielkim dowódcy, wybitnym generale, zwykle wykształconym, człowieku wielkiej wiary, generał Franciszek Kleber, samodzielna grupa operacyjna w Polesie. Ostatni, który złożył broń wobec braku amunicji, nie został pokonany fizycznie, jego oddział. Niepokonany. Polska.